Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi. Wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, proszę was bardzo o pomoc na tym kazaniu, bo chciałbym rozpocząć od pewnego doświadczenia, które jest w twoim życiu, które chciałbym, żebyś sobie teraz przypomniał albo wyobraził, a mianowicie wyobraź sobie kogoś, kto jest twoim największym wrogiem, twoim największym krzywdzicielem. Wyobraź sobie kogoś, kto zmarnował ci życie. Przypomnij sobie może tę sytuację, w której to się wydarzyło, że wszystko się zmieniło. Że gdyby nie ta osoba, ta sytuacja, wszystko byłoby inaczej. Dziękuję ci za to. Wrócimy jeszcze do tego doświadczenia. Teoria, którą dzisiaj wykłada nam Jezus, jest taka, że mamy kochać nieprzyjaciół, przebaczać, mamy być dobrzy dla innych. I to są piękne słowa i wszyscy, jak tu jesteśmy, no to zgadzamy się z tym, że tak powinniśmy funkcjonować wszyscy, że to powinno być dla nas jasne i tutaj nie ma jakiejś specjalnej dyskusji. Nawet moglibyśmy powiedzieć więcej, że jaki to świat byłby piękny, gdyby wszyscy tak robili. Ale dobrze wiemy z doświadczenia życiowego, że tak świat nie jest zbudowany i tak nie wygląda nasza codzienność, tak nie wygląda funkcjonowanie i bardzo trudno jest wyrwać się z takiej matni codzienności, wyrwać się z takiego naszego sposobu myślenia, wyrwać się z relacji i funkcjonować inaczej niż wszyscy. A nawet może pojawiać się w twoim życiu myśl, dlaczego mam być taki, skoro wszyscy wokół mnie tacy nie są dla mnie. Dlaczego ja mam przebaczać? Żądamy sprawiedliwości. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, ma zapłacić za zło. No bo przecież jak to tak? Ten człowiek, jeżeli nie poniesie konsekwencji, to dalej będzie innych krzywdził. Jak się nie sparzy, to się nie nauczy.
Kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, dzisiejsze pierwsze czytanie, mamy tam postać Dawida. Dawida, który jest pokazany na kartach Pisma Świętego jako człowiek wzorowy, człowiek idealny. Kiedy prześledzimy jego historię, to jest zestawiony w kontraście do króla Saula, do swojego poprzednika, do kogoś, kto miał być wymarzonym królem dla narodu. Naród chciał pięknego, dobrze zbudowanego, bardzo męskiego, takiego wizerunkowo wspaniałego króla, który będzie przewodził narodem. Ale co się okazuje, moi drodzy? Saul w 28 rozdziale Księgi Samuela niestety, ale odchodzi od wierności Bogu i zaczyna rządzić po swojemu. Idzie do Endor, do wróżki i wywołuje duchy, żeby to zmarłych się pytać, jak ma rządzić. Już nie interesuje go, co Bóg mu mówi, ale pyta się zmarłych, uprawia nekromancję. I to jest początek równi pochyłej, bo tym, co zniszczyło Dawida, była zazdrość, nienawiść wobec młodszego, lubionego przez tłumy Dawida. I niestety, ale ta zawiść, ta próba rozwiązania problemu sprawia, że całe życie ma zniszczone tego, bo tropi młodego Dawida. I co, jaki jest ten młody Dawid? Ma serce wolne. Dlatego, że gdy dzisiaj w 28 rozdziale Księgi Samuela on ma okazję zemścić się na Saulu, który go tropi, tępi, niszczy, i Bóg daje mu tą okazję, żeby się zemścić, on jej nie wykorzystuje. Tylko zabiera dzidę, bukłak, po to, by pokazać, kto widzisz, mogłem cię zabić, a nie zrobiłem tego, trzeźwiej. Czy Saul uczy się czegoś z tej historii? Niczego. Aż do końca swoich dni żyje w nienawiści. I to jest ciekawe, moi drodzy, że Dawid jest pokazany przez autora Ksiąg Świętych jako człowiek wzorowy, idealny, który jest taki przebaczający właśnie, tak jak my byśmy chcieli być. Ale przecież Dawid dokonał naprawdę złych rzeczy. Po pierwsze, miał ewidentne kłopoty z seksualnością i to się przekładało na całe jego życie. I widzimy w jego rodzinie także, u jego synów, potomków, także bardzo podobne błędy. Gdzieś ten wzór ojca poszedł, ten wzór zachowań wobec kobiet gdzieś poszedł dalej. Jego błędy są w kolejnych pokoleniach widoczne. Źle wychował swoich synów, kolejnych władców. Także widzimy Dawida, który by ukryć swoje wstydliwe grzechy, jest zdolny do zabójstwa. Zabójstwa męża swojej kochanki, także do zabójstwa wszystkich tych, którzy nie są mu po drodze. Bardzo poważna wina. A jednak mimo to autor Ksiąg Świętych pokazuje go jako kogoś wzorowego, wzorowego władcy, najlepszego. Mamy pokazanego grzesznika, bardzo poważnego grzesznika, jako wzór. Czy to nie jest gdzieś kłócące się w twoim sercu z tym, jak to człowiek zły może być pokazany jako wzór? Zapytałem się ciebie, bracie i siostro, na początku, kto jest twoim największym wrogiem, bo ty jesteś tym sprawiedliwym, tym Dawidem. Kto jest twoim Saulem, tym, który zrobił ci krzywdę? Kto cię zniszczył? Kto sprawił, że dzisiaj twoje życie jest trudne, może nawet jest koszmarem. Kogo sprawiedliwie mógłbyś ukarać za jego zachowanie? A może nie może doczekać się tego momentu, żeby się zemścić? Być może w twoich myślach pojawia się taka myśl, że no to szatan jest największym sprawcą zła. To jest mój największy wróg, bo on przecież kusi do grzechu. Rzeczywiście tak jest. Szatan kusi, czyli pokazuje nam,
najgorszą z możliwych opcji, żeby spełnić nasze potrzeby. On zawsze na dłuższą metę daje nam coś, co nas zniszczy, co zniszczy naszą relację z Bogiem, naszą wieczność. Ale bracia i siostry, czy szatan może cię do grzechu zmusić? Jeżeli jesteś wolnym człowiekiem, to oczywiście, że nie. To nie szatan grzeszy za nas. Ale uwaga, moi drodzy, to my sami, ja sam jestem autorem mojej porażki. Ja sam jestem osobą, która niszczy moje życie. Ilu z nas dzisiaj leczy się na różne choroby z powodu złego stylu życia? I dzisiaj chorujesz, cierpisz, dlatego że to są konsekwencje twojej diety, picia, palenia i wielu innych rzeczy. I do kogo możesz mieć żal? Jak nie tylko do siebie samego. Kto zniszczył twoje życie i teraz obijasz się od lekarza do lekarza. Więc gdy nawet na ten poziom zdrowotny patrząc, już nie mówię o różnych faktach z życia, kto jest twoim największym wrogiem? Bracia i siostry, uczciwie patrząc, ja jestem swoim największym wrogiem. Ty jesteś swoim największym wrogiem. To nie osoby, które gdzieś są z zewnątrz, prowadzą nas do grzechów. To nie tamci, co grzeszą, tamci politycy w telewizji, to oni są źli, to możesz go skląć, możesz denerwować się. O, gdyby tamtych nie było, o, to świat byłby lepszy. Gdyby sąsiad się nie zachowywał głośno, to by było wszystko wspaniale. A gdyby moje dzieci się posłuchały, to wszystko byłoby inaczej. Czy na pewno? Czy gdyby cały świat był dobry wokół mnie, to by sprawiło, że ja bym był dobry? Czy na pewno, bracia i siostry? Skoro moim największym wrogiem jestem ja sam, a Bóg dzisiaj wzywa do przebaczenia, to bracia i siostro, czy nie jest tak, że tą osobą, która najbardziej dzisiaj potrzebuje przebaczenia, jesteś ty sam? Że nosimy na swoich barkach konsekwencje naszych błędów i czy dzisiaj nie nadszedł czas, żeby Ewangelia uwolniła cię od tego ciężaru, żebyś wreszcie spojrzał na siebie jak na człowieka. Swoim dzieciom możesz wszystko przebaczyć, swoim wnukom możesz wszystko przebaczyć, ale sobie samemu. Czy jesteś w stanie powiedzieć w imię Jezusa Chrystusa, przebaczam sam sobie. Przestaję żyć przeszłością. Oddaję to pod krzyż Jezusa Chrystusa. Koniec z tym. Konsekwencje tak, poniosę. Konsekwencje moich grzechów. Ale moim Panem jest Jezus. I nie będę żył przeszłością, nie będę tego wracał. Czy jesteś w stanie dzisiaj popatrzeć na swoje życie, na najgorszą sytuację, która się wydarzyła, która zmieniła twoje życie i powiedzieć w imię Jezusa Chrystusa przebaczam sobie. Zanim przyjdziesz do Komunii Świętej, czy jesteś w stanie pojednać się ze swoim wrogiem, czyli z samym sobą? Bo można pójść do konfesjonału, wyznać swoje grzechy i należy tak robić. Ale czy jesteś w stanie z miłością na tego grzesznika spojrzeć? Czy konfesjonał jest dla ciebie miejscem, gdzie się poniżasz? Znowu to samo, ja już taki jestem, nic z tym nie mogę zrobić. Czy popatrzysz też na siebie, jak Bóg cię widzi? On się cieszy, że wracasz do domu, że znowu chcesz żyć w łasce uświęcającej, że napełniasz się Duchem Świętym. Dlatego odwagi, bracia i siostry, zanim dzisiaj przyjmiesz Komunię Świętą, powiedz to jedno proste zdanie. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam dzisiaj sobie i pomyśl o tej jednej konkretnej sytuacji.
gdzie byłeś swoim wrogiem. Nie inni, ja sam. I przyjdź do komunii z czystym sercem.